kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk wielkopostnych. Wielki Post. Pamiętaj tedy, skądeś wypadł i czyń pokutę, a uczynki pierwsze czyń. Bóg, drogie dziecko, nie chce śmierci, to jest potępienia grzesznika, lecz by się nawrócił i żył wiecznie. Tego nas uczy wiara święta. Co to znaczy nawrócenie? Czy tylko znaczy porzucenie złej drogi, poprawy z nałogów, grzechów i wad? Zapewne jest to niezbędne, ale znaczy to także pokutę za grzechy poprzednie. Powtórzę ci słowa proroka Joela. Przetoż teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego, w poście i w płaczu i w żalu, i rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze. Zgromadźcie lud, poświęćcie go, zbierzcie starce, zbierzcie dzieci i ssące piersi. Będą płakać kapłani, słudzy pańscy. Żalem zdjęty jest Pan, a przepuści ludowi swojemu. Wielki Post jest czasem poświęconym przez Kościół Święty głównie na tę zbawienną pokutę, której Bóg od grzesznika wymaga. A któż z nas nie jest grzesznikiem? Więc dla każdego powinien być sposobnością do odrodzenia się duszy. Należy, byśmy w tym celu uważnie w myśli przebiegli błędy naszego życia. Starali się z nich poprawić. Modlitwą gorętszą i częstszą błagali Boga o pomoc i przebaczenie. Byśmy byli pilniejsi w wykonywaniu naszych obowiązków, skorsi do dobrych uczynków, które na nas ściągną łaskę miłosierdzia Bożego. W słowach proroka, dopiero co zacytowanych, słyszałeś, drogie dziecko, o poście, żalu i płaczu. Jednak w twoim wieku o wielkich praktykach pokutnych mowy być nie może, bo ani Bóg, ani Kościół Święty od ciebie ich nie wymaga. Pamiętaj tylko o tym, co się stosuje do wszystkich ludzi bez wyjątku. Z serca żałować za grzechy, sercem pokutować. O tym powinniśmy myśleć. To powinniśmy czynić przede wszystkim w czasie Wielkiego Postu. Żałować i nawrócić się. Badajmy surowiej samych siebie, swoje złe skłonności, dążności, swoje wady. Znając siebie lepiej, staniemy się pokorniejszymi. Uczujemy większą potrzebę błagania Boga o miłosierdzie, proszenia Go z miłością o darowanie nam win. Uczucia te wzmocnią w nas postanowienie poprawy. Całe postępowanie swoje do tego zastosujemy i przygotujemy się wraz z Kościołem Świętym do godnego obchodzenia świąt wielkanocnych. Cały Wielki Post winien być takim świętym przygotowaniem, które w końcu wyda dla duszy naszej owoce zbawienia. Drogie dziecko, Wielki Post, w którym nie pracowałobyś nad pozbyciem się wad swoich, w którym byś żadnego postępu na drodze doskonałości chrześcijańskiej nie uczyniło, nie byłby czasem odpowiednio spędzonym, bo by ciebie nie uświęcił. Staraj się to dobrze zrozumieć i w ciągu tych 40 dni błogosławionych żałuj nieustannie za grzechy własne i cudze. Ofiaruj Bogu swe usiłowania w postępie w dobrym, wraz z modlitwami. Niech ta pokuta twoja serdeczna, drogie dziecko, wznosi się jak kadzidło do podnóża tronu Najwyższego i tobie i innym przebaczenie wyjedna.